Tak, to nie jest leczyć będą. Z kobiety zdrowotnej. No dobrze, ale teraz tak jak powiedziałam, przejdźmy do tych szczegółów, bo już nawet na antenie Polskiego Radia 24 obecny tu pan Łukasz Łękowski mówił, że rezydenci zaproponowali konkretne rozwiązania na tym ostatnim spotkaniu z panem ministrem. Na przykład pieniądze z akcyzy za alkohol czy papierosy na ochronę zdrowia. Podobnie podatek od śmieciowego jedzenia na ochronę zdrowia. No i być może delikatnie, łagodnie, ale jednak zastanowienie się nad podwyżką składki zdrowotnej. Przyznam tak, pierwsze sobie potrafię wyobrazić, drugie z śmieciowym jedzeniem jest to trudne, ponieważ to miałoby oceniać, które jest śmieciowe, gdzie i tak dalej. No i ta składka, myślę, że jest pytanie, czy w ogóle jesteśmy na to gotowi, ale niewątpliwie mamy jedną tak z najniższych składek w Europie. Proszę pani doktor, szanowni państwo, rzeczywiście faktem jest właściwie, że 90% składka zdrowotna to jest taki poziom, który nie może gwarantować stabilnego rozwoju systemu ochrony zdrowia, biorąc pod uwagę to, ile łożą nasi sąsiedzi, przeciwnicy Europejczycy na systemy ochrony zdrowia w swoich krajach. No, tworząc system ubezpieczeniowy wiele lat temu, analizowaliśmy szeregę i taką propozycją, od której wychodzący był konstruowany system ubezpieczeniowy, było jedyne że aby można było realizować wyzwania pozostające z opieką zdrowotną każdego systemu, czyli te zapowiedzi demograficzne związane ze starzeniem społeczeństwa. Epidemiologia, która mówiła o wzroście zachorowań na bardzo poważne choroby, które będą wymagały wysokospecjalistycznego i drogiego leczenia. Zwiększenie absolutnie nakładów na profilaktykę i edukację. Modernizacja polskiego systemu ochrony zdrowia, taka technologiczna, ale i organizacyjna. Rozwój kadr, czyli wiele lat temu uznano za ten poziom, który nie może zmarnować stabilnego systemu do jednego stopnia. Zrównowanie polityki sprawiło, że to jest proces uznany jako punkt wyjściowy. Powiem, że przez kolejne lata idziemy do poziomu polskiego systemu, który nie pułapa ten do 65, czyli nie ten poziom systemu do 65. Wróci za ostatnie lata, gdy nie ma wysiłku, żeby dyskutować o tym z obywatelami, że ze względu na rosnące zapotrzebowanie nie na prosto zadane pytania ankietowe odpowiedź oczywiście nie, nie chcę podniesienia obrażenia związanego ze świadczeniami zdrowotnymi. To czeka na mnie ogromna kolejka, gdy dostanę się do tego specjalisty. Najczęściej przez sąd, bo to powszechnie jest dzisiaj mówię, że to jest jedyne dziedzictwo, przez które dostajemy się do systemu, to dowiadujemy się, że porady specjalisty trwa będzie dostępna za pół roku, rehabilitacja za 7 miesięcy, a operacja biodra za 2 lata. W związku z tym to jest oczywiste, że obywatel mówi nie, nie chcę, nie wierzę, że cokolwiek się zmieni. W związku z tym to oczekiwanie, jakie zapewne wyrażają rezydenci, ale i wszyscy przedstawiciele sektora ochrony zdrowia, a myślę, że każdy obywatel związany z tym nowym otwarciem, bo ja też mam pewną nadzieję związaną nie tylko ze zmianami na fotelu ministra zdrowia, ale przede wszystkim z czymś, co jest rzeczywiście historycznie precedensem, że premier tego rządu w expose podpisze się tak, jak mówi, dla rządu w najbliższym roku najistotniejsze będzie zdrowie. Że już w strategii odpowiedzialnego rozwoju premier Morawiecki zaznaczył, bez kapitału zdrowia żaden z celów wyznaczonych w tej strategii dla państwa i dla społeczeństwa nie jest możliwe do zrealizowania. I tak jak pan dyrektor zwrócił uwagę, że ta dyskusja toczy się od wielu lat o zwiększeniu finansowania ochrony zdrowia, o zwiększeniu znaczenia polityki zdrowotnej w polityce państwa. Ja absolutnie potwierdzam to, ponieważ wszyscy, jak słyszymy, wielokrotnie uczestniczyliśmy w dyskusjach, w których podkreślaliśmy, że nie może zdrowie być, że tak powiem, w przedsionku dyskusji na poziomie rządu i znajdować się na dalekiej pozycji wśród priorytetów państwa.
pierwszy proces wytoczony członków kościoła scjentologicznego. Jego najwyższy hierarcha w Jezusie jest skazaniem czterokrotnie. Dwa razy założył stwora z zawiaganą i lacją byłych adeptów i raz za nią umyślne zmordowanie śmierci. Nigdy wcześniej Kościół nie był osądzony jako osoba każda. Przez te fajerwerki. Jeśli uda się zakazać praktyk scjentologicznych do Francji, choćby tylko działalności tej jednej organizacji, będzie to miało efekt pozytywny w całym świecie. Procesy przeciwko nim toczą się również w USA. Oskarżenia dotyczą stosowania tortur i wyłudzeń, co zdarza się również we Francji, nie da się poprawić systemu radykalnym. Oczywiście podtrzymuję to. Przez dwa tygodnie media zarzucały nas systemem cenzurowania scjentologii. Spokojne wydały na nas wykonawstwo. To czysta herezja i polowanie na czarodziejów. Kręcę film dokumentalny od kilku tygodni bezskutecznie. Proszę o odwiad. Czy zgodzicie się nas przyjąć? Oczywiście, jeśli pan sobie tego życzy, jesteś po otwarci. Nazywam się Agnieszka Baum i wraz z panią Grubą pełnię funkcję rzecznika prasowego. Zostawię kontakt do siebie i proszę o telefon. Mimo usilnych próśb, żaden rzecznik prasowy do nas nie oddzwonił. O wlewaniu nowego wina w stare pokładki, czy też o uszczelnieniu systemu, który słyszymy chyba od 20 lat. Wydaje mi się, że to powodzi chyba pani doktor powiedziała, że duże społeczeństwo jest negatywnie nastawione do podnoszenia składki kasy, dlatego że społeczeństwo do tej pory nie ma informacji, w jaki sposób są dedykowane nasze składki. Później za ten system przecieka, a że przecieka to już wszyscy wiedzą, również premier. Wydaje się, że jeśli słyszymy takie właśnie zapowiedzi, czy też takie postulaty, które zgłaszają młodzi koledzy o związek z akcyzy, to ja jeszcze kiedyś słyszałam, bo było w socjalizmie. Pamiętam, jak odrzał alkohol. Faktycznie po 3 tygodniach od rozpoczęcia procesu prokurator generalny wystąpił z wnioskiem do sędziego prowadzącego sprawę o zrealizowanie organizacji o nazwie Kościół Scjentologiczny. Wyrok zapadnie pod koniec października. To nie są takie, to nie są dobre pomysły. Ja myślę, że naprawdę, jeżeli chcemy, aby ten dialog był rzetelny, uczciwy, założycielem Kościoła Scjentologicznego jest ten człowiek, Lafayette Ronhabet. Po śmierci spoczął mauzoleum na pustyni w stanie Nowy Meksyk. Wszystkie jego prace i nagrania z publicznych wystąpień zostały zaplombowane w tytanowym sejfie i pochowane razem z nim. W tym ustroniu, które z założenia miało być widoczne dla istot pozaziemskich, czeka on na ponowne narodziny. Czym tak naprawdę jest? Powstały w 1950 roku Kościół. To rzeczywiście może budzić ciekawość. Słuchaj, gdzie my jesteśmy? Kościół scjentologiczny to zupełnie nowe doświadczenie. W naszym kościele uczestniczymy w nabożeństwach i studiujemy. Mamy wszystkie obrzędy, msze, śluby i chrzci. Witajcie. Oni szczęśliwią te religie, jak się tam mówiłam, ale wiesz, kiedy może to dopaść. Zdaję sobie sprawę, że świat nie narodził się spontanicznie, nie miał różną karę losu, a wywiaduje się, że powstał się z twórcy oraz przyjechał własnym udziałem. Nie zawsze równo przyjmujemy się scjentologia to religia, ponieważ nie możemy powiedzieć naukowo, że w ogóle nią nie jest. W tej rzeczywistości doskonale wiem, że szpital powiatowy Kościoła Scjentologicznego w Lyonie był badawczym przez 25 lat. To jest zupełnie inna rzeczywistość. Jeszcze pewnie do tego wrócimy trochę też do tego dialogu dzisiejszego. Natomiast teraz pan Łukaszenkowski został tylko wywołany chyba do odpowiedzi. System, może państwo też wiecie, gdzie system przecieka, tak jak pani powiedziała, i że nie akcyza i tak dalej. Bardzo proszę. Proszę, chciałem się odnieść do tego, tak, że nie ma tym się mocy, by uchylać wolność.
polskie prawa w tą sposób otwarcie zakamuflowane. Że myśmy krzyknęli, po prostu walnęli pięścią w stół. W tej chwili rozmawiamy o wzroście nakładów, zgadza się z panią przewodniczącą w tym, że natychmiastowy wzrost nakładów na ochronę zdrowia to bezprawdopodobnie wlewanie nowego wina w starym nakładów. To można takie wrażenie, że to jest pan premier Morawiecki. Chcieliśmy zwracać uwagę również w rozmowach z panem ministrem, że my mało o systemie wiemy. I tutaj to słowo informatyzacja, cyfryzacja w systemie ochrony zdrowia byłoby absolutnie kluczowe. Mówię o tym, my lekarze mało o systemie wiemy, ale też my pacjenci mało o systemie wiemy. Dlaczego nie moglibyśmy ujawnić danych, gdzie leczy się dobrze, gdzie leczy się źle, gdzie jest dużo powikłań, a gdzie jest mało, tylko nie na zasadzie, tak jak to dotychczas było w systemie karania niewydolnych podmiotów, ale premiowania, i to premiowania nie tylko jednej grupy, ale premiowania pracowników danego szpitala, premiowania szpitali, tych najbardziej referencyjnych, do tej pory to się utarło w debacie, ale czy one są najbardziej referencyjne, czy one leczą najlepiej, my tego też w tej chwili nie wiemy. Dlatego pilnie potrzebne nam są rejestry, gdzie leczy się, w jaki sposób, jakie są koszty, jakie są powikłania śmiertelne. Trzeba by było nawet użyć i wypracować wskaźniki, z którymi będziemy porównywać system, bo pojawia się pytanie, czy na przykład powracalność do danego szpitala i o tym, w jaki sposób ten szpital leczy. Pewnie tak, jeżeli pacjenci po dwóch, trzech tygodniach wracają do niego, to być może ten szpital leczy go, choć nie przesądzam, musielibyśmy zobaczyć, jaką populację pacjentów ma ten szpital, bo przecież pacjenci w starszym wieku siłą rzeczy będą wracać częściej, pacjenci z chorobami przewlekłymi i tak dalej. Naprawdę nie chcę tego rozwijać, dlatego dla nas w tej chwili, zgodnie z panem ministrem, też to się przewijało w tych rozmowach, informatyzacja, cyfryzacja, rejestry, dowiedzmy się, gdzie są, jakie wyniki leczenia, bo my mówimy trochę o wzroście nakładów, ale w tym naszym krzyku, w tych fajerwerkach medialnych chodzi przecież koniec końców o zdrowie, czyli o ten aspekt leczenia. My wiemy, że pieniądze można dostosować przez końca i nie wiedząc o tym, na co te pieniądze przeznaczone, czego w zasadzie chcemy od tego systemu, no te pieniądze po prostu mogą wyciec. To pan doktor Żuchowski z praktyki i jak to wygląda, jak to przecieka, o czym trzeba by poinformować. I jakby pan powiedział, musimy, to nie pana słowo, ale tu jest na mnie osoba, która to powiedziała, musi skończyć się upublicznianie kosztów i prywatyzacja. Publikacje serii na temat dialektyki. Inne obowiązki, nie tylko wykonałość nauki o zdrowiu przysłowem, która pojawiła się nie wiadomo skąd. Dobrze użyć jakichś wskaźników, to było w dyskusji przywołane, więc dowiedzieć się wydaje mi się, że najważniejszym punktem odniesienia dla nas jest to, co dzieje się w krajach rozwojowych, podobnie po sobie rozwoju ekonomicznego, że mogą być Czechy czy Węgry, ale też można sięgnąć dalej, czy to państwa demokratyczne, czy kawałeczek dalej, czy za ocean, popatrzeć, jaki procent PKB, bo ja przecież nie mówię o sumach, które czytały dialektykę, ja już przeczytałem. Szanowni Państwo, jeżeli tych pieniędzy brakuje w systemie publicznym, to przy rodzaniu znośni później te pieniądze są wydawane w systemie pozapisów, tak określę, bo ludzie gdzieś leczyć się i ratować muszą. Natomiast w momencie, gdzie jest przełożenie gabinet lekarza pracującego w szpitalu, no to o czym przywołane wcześniej przepajowane autopsji, koszty na jednostkę publiczną, a dochody na jednostkę niepubliczną, autostradą do Słońca. Auto, czyli aktorka pani Maria, proszę pani obecna, teraz to ujawnię. Natomiast teraz może do pani głos przybyć. Tak, tak, pani doktor Sobotka teraz bym proponowała, może w związku z tym powiedzmy naszym słuchaczom tak naprawdę, jak to jest na przykład z tą płacą w innych państwach europejskich przykładowo, jak one sobie z tym radzą, tak jak tutaj pan doktor powiedział, i może jakieś konkretne takie przykłady, na czym miałoby polegać to, co ja teraz zacytuję też na premier. Uszczelnienie wydatków, informatyzacja, telemedycyna. Szanowni Państwo, można cytować poziomy składki z poziomu finansowania publicznego systemu ochrony zdrowia w poszczególnych krajach, ale myślę, że najlepszym odniesieniem jest sama średnia europejska, która wynosi 6,8%, przy
dalszych 4% i to pokazuje, że PKB, czyli wydatków z produktu krajowego brutto przeznaczanych corocznie na ochronę zdrowia. To pokazuje, gdzie my jesteśmy. To nie jest różnica 1%. Czyli my mamy ogromny dystans do nadrobienia. I nie możemy się oszukiwać. Wydaje mi się, że nie możemy doprowadzić do takiego momentu, w którym protest rezydentów sprowadzimy do właśnie tylko i wyłącznie rozmowy o fajerwerkach, bowiem stało się coś absolutnie niezbędnego, o czym wszyscy marzyliśmy, zabiegaliśmy w różny sposób, zaczęliśmy bardzo poważnie na najwyższych szczeblach rządowych rozmawiać o ochronie zdrowia. I wykorzystajmy to, tworząc, zgadzam się z panią przewodniczącą Hoffmann, w formule dialogu wielu środowisk, bo wiedza o systemie musi być zaciągnięta z różnych perspektyw, bo inną wiedzę ma dyrektor szpitala powiatowego, inną ma położna w dużym szpitalu klinicznym, a inną ma profesor, który leczy bardzo zaawansowane, bardzo trudne przypadki. W związku z tym musimy tą wiedzę naszą zebrać i w tej platformie dialogu rozmawiać na temat tego, jakiego systemu oczekujemy na przyszłość. Musimy go uszczelnić. Diagnoza systemu jest dawno już postawiona. Myślę, że debat na temat tego, co nie działa w systemie, jest bardzo wiele. To jest zatem rozwiązanie. Absolutnie największą boleczką polskiego systemu jest brak wiedzy o tym. Wróciłem do domu z dianetyką Rona Haberda pod pachą, nie wiedząc jeszcze w swej naiwności, że mam do czynienia ze scjentologią. Po tym kulicznym zdarzeniu 52-letni jest zawodu asystent scenografa zostaje zasypany listami od kościoła scjentologicznego. Wasze przekonania, wasze wartości. Najbardziej niepokoi mnie to, że kardynał, że Europa nie ulega i decyduje się złożyć wizytę w polskiej filii kościoła. Straciło własne korzenie. Nasze drogi krzyżują się właśnie w tym momencie. I to są mężczyzna zgadza się, byśmy dokumentowali jego poczynania. Politycy, opowie nam, jak przebiega nowicjat i sam zdecyduje, kiedy przerwać eksperyment. Trudne, niełatwe decyzje wymagające właśnie roztropności wyjątkowo za dobro wspólne. Tak właśnie dobro wspólne. 6 kwietnia i wczoraj zjawiłem się przed malowniczym budynkiem kościoła. Władz jest taki rząd, który w takich kategoriach stara się być niedoskonały, starający, składający się z niedoskonałych ludzi, tutaj mówiący te słowa, bo my Didier trafił do Celebrity Center, placówki przeznaczonej dla środowiska artystycznego. Znani dla tych, którzy zawsze mają rację i którzy się nigdy nie mylą. Ale my staramy się właśnie w imię tych wartości i zasad, które to powiedziałem, mieć wrażliwość postępować w kościele scjentologicznym, kluczowe decyzje w naszych rodach dla Polski, dla Polaków. Zadawałem to jest pytania, które akurat przyszły mi do głowy. Jak długo pan tam przebywał? Wczorajsze spotkanie trwało w sumie jakieś 3,5 godziny. Czy to jest sfera odpowiedzialności za te sprawy społeczne, niezwykle ważne? Ta radość, którą też rodzaj kwestionariusza. Odpowiedzi zaznaczałem krzyżykiem albo ptaszkiem. Te 200 pytań ma pomóc w dobraniu właściwej terapii. W cudzysłowie, która pozwoliłaby przezwyciężyć mój problem, działa, jakiś znajdą. Pytali pana o dochody albo zawód. I tak dalej, o jeszcze więcej w przyszłości. To jest bardzo, bardzo ważne. I też to przekonanie, że Polska, słyszałem kolegi z ludźmi właśnie w Davos, gdzie wielcy do świata przyjeżdżają, rozmawiają, była przekonana, że kraj się spieszy. Oaza bezpieczeństwa, gdzie można spokojnie poruszać się po ulicach, gdzie nie grozi wymóg terrorystyczny, gdzie można swobodnie iść lecem, pójść do supermarketu. Tak zaczynamy być też postrzegani na tle krajów europejskich, przez inwestorów i ludzi, którzy zajmują się wielkimi, bardzo rzeczywiście działa. To zaczyna być powrotnie nasza oczekiwania na przykład. Szanowni Państwo, ta trzecia sfera konkretna, do której na koniec się odniosę, sfera mojej bezpośredniej odpowiedzialności, to jest polityka.